Ja bym chciał zobaczyć, w jaki sposób oni ten mandacik dają. Okej, w taki sposób. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z przygód na najlepszym polskim serwerze w PCD, czyli Polish Car Driving. Proszę państwa, na Robloxiku najlepszy serwer, PCD. A tu co się dzieje? Co tak w ogóle nawala cały czas? Czekajcie, coś się zepsuło, czy to... A nie, to jedzie, bociarz jedzie BMW prawdopodobnie, tak? No dobra, niech odjeżdża. Ja dzisiaj kupię sobie nowy samochód może, bo pisaliście o tym, że moglibyśmy jakiś przetestować. Na razie tego za 400 tysięcy po prostu testować nie będziemy prawdopodobnie, tylko przetestujemy sobie może któryś za 150 tysięcy, bo pisaliście, że też są całkiem niezłe. Tylko pytanie brzmi, czy ja chcę RB, czy chcę tego Majestica. Ewentualnie jeszcze jedno BMW mamy bodajże do wyboru, ale powiem wam, że chyba zdecyduję się na Audi za 150 tysięcy. Dobra. Audi 150 tysięcy, zarobimy jeszcze sobie na tamto 450 koła. Także klikamy, kupujemy i wybierzmy sobie jeszcze jakiś kolor, powiedzmy. Niechaj będzie taki pomarańczowy i sobie nim śmigniemy. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz. Wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. A my w tym momencie spróbujemy przejechać na początek do Wardu Koszalin bodajże i sprawdzimy, czy możemy już zrobić prawo jazdy, bo jeszcze tego prawa jazdy nie posiadam. I teraz, proszę państwa, ja wam pokażę ten samochód, który tutaj podjechał za mną. Oczywiście zapewne kojarzycie ten pojazd, wiecie, co to jest za samochodzik. I proszę państwa, to jest samochód, który mnie puknął chyba w wczorajszym odcinku, bo to była teselka boża, z tego co widziałem. Jak montowałem odcinek, wyszło na to, że teselka we mnie uderzyła. Był dźwięk tych czujników, co daliście znać w komentarzu, i zniknęła, co było w ogóle dziwne mega, nie? Dobra, przetestujmy sobie to Audi i teraz kolejnym naszym celem chyba będzie to BMW za 450 tysięcy, to w kombi, czyli najdroższy pojazd w grze. Tylko wiadomo, trzeba będzie sporo pozarabiać, ale żeby zarabiać, no to trzeba zrobić prawo jazdy i go nie stracić przede wszystkim. Dobra, zapytajmy się, jaki jest mój stan prawa jazdy na ten moment. Nie posiadamy. Czy mogę zrobić teraz prawo jazdy? Jeszcze 21 godzin. Czyli najszybciej jutro. To powiem tak, albo w jutrzejszym odcinku już będę miał prawo jazdy, albo po prostu może przy okazji kolejnej serii nagrywkowej. No ciężko powiedzieć, widzicie. Trzeba sporo czasu czekać. A niestety też trzeba brać pod uwagę, że ja tam muszę co najmniej jeden film do przodu jakby mieć nagrany, nie? Więc jeden dzień do tyłu jesteśmy z filmem. I proszę państwa, mamy kilka wyjaśnień. W komentarzach wyjaśniło się parę rzeczy. Jedna z osób napisała, że faktycznie to był jej domek, że ona go robiła, tylko że ja widziałem, że to chodziło chyba o ten domek letniskowy. Ten domek letniskowy w sensie nie jest zły jako domek letniskowy, nie? On nie jest zły, ale tam coś było, że mi się nie podobał domek. I nie wiem teraz, czy chodziło o ten letniskowy, czy nie o niego. Tutaj chciałem jeszcze sprawdzić, co jest. Pisaliście, żebym obczaił. W ogóle pisaliście, żebym wpadł na stację benzynową w Darłowie, bo coś tam jest, ale co, nie mam pojęcia, więc też jeszcze będziemy musieli wpaść i zobaczyć. Chociaż w Darłowie przecież są dwie stacje benzynowe, nie? I o tym trzeba pamiętać. I dowiedziałem się w końcu. Wiecie, ja nie jestem na czasie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc zawsze musicie mi wytłumaczyć. Ale, proszę państwa, już wiem, że... O cholera, czy to Freddy Fazbear? No, że to taki film jest, filmik znany. Ja tylko widziałem Krzysztofa Ibisza, który nagrywał piosenkę, tak jakby AI Krzysztofa Ibisza o tym jakby... Był tam ten tekst, ale nie widziałem chyba oryginalnego filmu. No to teraz już wiem, także wiemy, że to jest śmietnik tak naprawdę.
A jeżeli chodzi o Freddy'ego Fazbera, to się pewnie dowiemy, jak serio zagramy we FNAF-a, nie? A jest na to plan na tym kanale, żeby w tego FNAF-a sobie zagrać. Nawet się dzisiaj Admirosa o to pytałem, może ktoś z was Admirosa kojarzyć. Jeżeli kojarzycie, to dajcie właśnie znać w komentarzach. I się okazało, że... o, tu jest w ogóle duży domek, sprawdźmy go jeszcze. I się okazało właśnie, że powiedział, że jak nie znam się na FNAF-ie czy coś, to faktycznie powinienem od jedynki sobie zacząć. Więc ja bym bardzo chętnie sobie od jedynki zaczął. Sprawdźmy, co jest w tym domu, bo jest dosyć spory. No, niekoniecznie cokolwiek w tym domu jest. Także dobra, nie oszukujmy się, wychodzimy, idziemy dalej, jedziemy sobie posprawdzać rzeczy. Cały czas będziemy szukali w ogóle, o właśnie, odpalmy sobie radar detektor. Cały czas szukamy do pokazania na odcinku policji jeżdżącej, bo to już jest więcej niż dowód. Wy cały czas piszecie o tym, że ona jest, chociaż ja jej nie widziałem, no ale chciałbym to zmienić na pewno. Chociaż nie, teraz możemy jeszcze do Darłowa pojechać na chwilę, na tę stację paliw, póki blisko jesteśmy, podjedziemy. Także o to pytałem też w ogóle chłopaków z ekipki, tam z, w ogóle Flotara pytałem, bo nagrał ostatnio odcinek z PCD, to też możecie zobaczyć, jeżeli nie widzieliście. Mówił, że bardzo fajny serwer i że chętnie jeszcze kiedyś zagra. Ale pytałem też Maxa, Chakena i Rockiego, czy grali. Okazało się, że grali, też im się serwer podoba. Tylko chyba Chaken prawa jazdy nie chciał zrobić, coś takiego słyszałem dzisiaj. No ale to też zapraszam do chłopaków, bo graliśmy ostatnio w GeoGuessera i jeszcze graliśmy w Brain Show. Także, no i w Letala w sumie też graliśmy, okej. Dobra, sprawdźmy stację paliw. Czy ona tak wcześniej wyglądała, czy ona została zmieniona jakby całkowicie, ta stacja paliw? Dobra, ale ponoć na tej stacji paliw coś znajduje się, co może być ciekawe. Tutaj oczywiście oprócz tego, że możemy z jaką parową wariacie zrobić sobie hot dogka. Śniadanie podano, hot dog po polsku uszyty na miarę. Ty, w ogóle nie wygląda tak źle na tej reklamie. To jest faktycznie na jakichś BP stacjach? Co to? Bloksy! O co chodzi? Co to za bloksy są? Ktoś mi wytłumaczy, o co z tym chodzi? Z jakimiś słoikami z napisem bloksy? Sprawdźmy toaletę. W toalecie niczego nie ma. Będziemy sprawdzali ogólnie co jakiś czas właśnie takie pomieszczenia czy budynki. Dajcie znać, w których budynkach myślicie, że coś się znajduje. Będziemy mogli je śmiało posprawdzać. Tutaj możemy powiedzieć, że niczego w tych budynkach nie ma. Więc została nam druga stacja paliw, no chyba, że coś jest, nie wiem, za nią jeszcze. Sprawdźmy sobie, przelecimy na szybkości. No ale nie widzę, żeby tutaj cokolwiek miało się znajdować na tej stacji paliw, co nie jest... tym co zawsze. Dobra, to nie jest policja, okej. Dobra, najważniejsze, dobra, idźmy stąd. Podjedziemy sobie do drugiej stacji paliw. W ogóle patrzcie, na ręcznym też jestem w stanie tą audiczką jechać, więc... Więc tutaj jeżeli chodzi o hamulec ręczny, to nie jest on jakiś najmocniejszy na tym pojeździe, czy na... O, a to co to za przycisk? O kurczę, takie co... Ej, co jest? Czekajcie, zacząłem coś klikać. Dobra, nieważne, nieważne. Mam nadzieję, że widzieliście cały czas Robloxa. Dobra, jedziemy teraz na drugą stację paliw. Policji dalej nie widzimy żadnej. No chyba, że ją widzieliście, ale ja ją przegapiłem. Ja jej nie widziałem, to sorry. Tutaj jest druga stacja paliw. Co to jest? Rolmasz, czy co to jest? Sprawdźmy to sobie. Tak, Rolmasz, o którym pamiętam, że pisaliście, że jest faktycznie prawdziwą stacją paliw. Też niczego nie widzę. Czy można wejść do środka? Tu są tabliczki, które wskazują właśnie jakie mamy chyba rodzaje benzyny. Mamy bezołowiowe, ołowiowe widocznie. Dobra, tu nie możemy wejść, tu nie możemy wyjść. Ale jeżeli wejdziemy sobie na kamerze, to okazuje się, że w środku w budynku nie ma niczego. Dobra, kompletnie nie mam pojęcia, o co chodziło w tym komentarzu, żebym zobaczył, co jest ze stacją paliw, że coś powinno być w Darłowie. No chyba, że to nie o to chodziło. No to nie wiem. To... O, 140 metrów! Czekajcie, policja gdzieś tu jest. Jadą do mnie chyba. Dobra, gdzie? Po prawej czy po lewej? Kurczę, po prawej chyba, tak? Nie, oddalają się. Oddalają się, dobra. Czekajcie. To po lewej to jest policja, czy gdzieś po prawej? Dobra, pojedziemy tędy. A jak pojadę tu, tędy?
No nie mówcie, że w drugą stronę, że tam policja pojechała jednak. Dobra, robię szybką zawrotkę i liczymy, że jednak w Darłowie jest policja. Musiała jechać policja, bo mi zaczął mrygać fotoradar tutaj. Czekajcie, szukamy tej policji. Dobra, ona gdzieś tu jest. Przekraczamy prędkość niestety. Tam słyszymy pojazd cały czas. Wyjeżdżam, będziemy mieli tę policję. To jest policja ukryta, 100% widzowie. Mamy to. Dobra, to nie jest ten po prawej samochód, to jest ten przede mną. Ale on jedzie dużym chyba. Ej, ale to jest... Ty, przecież przede mną to jedzie... Ej, dobra, przede mną jedzie gość z przyczepą przecież. Ja widzę, że jest chłop z przyczepą przede mną. Gdzie jest policja? Gdzie pojechała ta policja? Bo jej nie widzę kompletnie w tym momencie. Nie jestem w stanie nadgonić jakby. Ty, ja jeżdżę... tym, Audi za 150 tysięcy. Co jest? Chłop przede mną nie może być policjantem. On przyczepkę ma. Przecież. O, chociaż. Dobra, przed przyczepą jedzie policjant. 100% przed przyczepką policjant. Zaryzykujemy w tym momencie. Próbujemy go złapać w jakiś sposób. Chciałbym mu drogę zajechać najchętniej, nie? Dobra, okej, zwolnił i to mocno. Jest policja przed nami, proszę państwa. Ja pierdzielę, ale jak my mamy go dogonić? On sam, patrzcie, on sam przekracza prędkość. Policjant sam przekracza prędkość dozwoloną. Co jest z nim nie tak? Dobra, okej, mamy go. Mamy, złapaliśmy. Złapaliśmy, proszę państwa, policję. Złapaliśmy policję, mamy ją. Dobra, dajmy sobie ręczny. Proszę państwa, mam to. Mam uwiecznioną policję. I to jeszcze widać tych ziutów w policji, nie? Widać ich w środku, w samochodzie. W ogóle Tesla nas wyprzedza. Sprawdźmy to sobie. Dzień dobry, witam. Chciałbym zobaczyć, co tam u panów słychać. Panowie policjanci. Ty, mam z policją fotkę. Czekajcie, tutaj jeszcze tylko... A nie, to on tak brzęczy, nie? W tym BMW. Proszę państwa, udało się złapać jeżdżącą policję. To jest coś, co mi się pierwszy raz udało. Więc wybaczcie, że takie zamieszanie robię. Ale no, pierwszy raz widzę tę policję w ogóle na oczy. Potwierdzam tym, że ta policja istnieje. Ma się dobrze. O kurczę, jaki korek żeśmy zrobili przy przejeździe kolejowym akurat. Nie, dobra, odjedźmy kawałek. Dobra, niech się ruszą niektóre samochody. Ja poluję jeszcze na policję, żeby im fotę odwalić, jakby. Żeby se fotkę z policjantami zrobić. Dobra, niech jedzie ten gość w Tesli. Proszę bardzo. O kurczę, on policję przepycha, ty. Dobra. Zamykamy, tak. Okej, mamy to. Ja pierdzielę, trudno jest zrobić zdjęcie, kiedy was... Kiedy jedziecie cały czas, nie? Bo... Dobra, pyk, F12. Jeszcze sobie wysiądę. Dzień dobry, panowie policjanci. Ja bym chciał z wami fotkę zrobić, mogę? Dziękuję, ty. Patrzcie na to, to jest serwer prywatny w razie W, nie? Więc ja nikomu nie przeszkadzam w tym momencie w grze. Robię sobie po prostu milion zdjęć. O, to jest dobre w ogóle, patrzcie na to. Kontrola prędkości, fotoradar. I tutaj mamy policję jeszcze pokazaną. Dobra, mamy to. Musiałem widzowie, to był mój cel. Zobaczmy w ogóle, czy mi dadzą mandat, jeżeli faktycznie przekroczę trochę prędkość w tym momencie. Z jakiej odległości oni walną mi mandat, to jest też ciekawe. Ej, ciekawi mnie, czy można dwie policje spotkać. Na przykład teraz jedna policja za mną jedzie i na przykład druga by się też pojawiła i gdzieś jechała. Dobra, spróbujmy to zrobić, zobaczmy, gdzie pojadą. Panowie policjanci, zapraszam na Sławno. Ja tutaj czekam na was. Aha, ej, nie wyrobili policjanci, co jest? Oni powinni sami sobie mandat wrzucić. Co jest? Policja powinna sama sobie mandat teraz wklepać. Ej, a jak będziemy ich gonić, to oni zaczną uciekać i też przekraczać prędkość? Oczywiście, że tak. Patrzcie na to. Oni już mocno przekraczają prędkość. Ej, mam to na nagraniu. Ja poproszę dla policji tego, poproszę dla policji jakiś mandat wklepać. Patrzcie, oni przejadą na fotoradarze z za dużą prędkością. Patrzcie, jak pognali przez fotoradar.
Gdzie jest policja w takim momencie, żeby im mandat wrzucić? Co jest? No dobra, lecimy dalej za policją. Zobaczymy, gdzie jeździ policja dzisiaj. Bez kitu. Ja tutaj pilnuję panów policjantów, tak? Nie ma to tamto, nie będą mieli ze mną za łatwo. Proszę bardzo. I co, panowie policjanci, co, przekroczycie znowu prędkość przy kolejnym fotoradarze, czy nie? Dacie radę, czy wam się nie uda tym razem? No spróbujcie. O, ty jest do... O kurczę, ty, wypadek mam z policją, ja pierdzielę. Ale sami się zatrzymali praktycznie, nie? I teraz niby przy... Teraz niby jest wszystko okej, nie? Teraz niby nie przekroczą prędkości. A jak ja przekroczę, to co? Dostanę i od fotoradaru i od nich? No mandat, czy jak będzie? Dobra, czy policja przejeżdża na czerwonym? Sprawdzimy to teraz. Nie przejeżdża na czerwonym, ale chyba też nie zwraca uwagi, jeżeli ktoś inny przejeżdża na czerwonym. Co może być plusem, zdecydowanie. Patrz na to, ja sobie zrobię, ja robię całą sesję z nimi zdjęciową. A jak? Kiedyś wykorzystam tę sesję zdjęciową, będzie na policję. Dowód będzie w sprawie. Dobra, do 70 wariacie jest. Let's go. Ścigamy się z policją. Ej, nie jestem w stanie ich nadgonić, czym oni cisną w ogóle? Ja pierdzielę, ale no nie. Nie, ta policja sama sobie powinna mandat wystawić za takie zachowanie. To jest niebezpieczna rzecz na drodze. Chciałem ich wyprzedzić, oni nie dość, że... Wiecie, ja mogę popełniać teraz przestępstwo, przekraczając prędkość, ale oni nie powinni mi tej drogi zajeżdżać. Nie powinni też przyspieszać, kiedy ja ich wyprzedzam. To jest zdecydowanie, ja jestem za tym, żeby odebrać im uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Proszę państwa, gdzie oni pojechali sobie teraz? O, czekajcie, robią zawrotkę. Okej, gdzie będą jechać? Dzień dobry, witam panów policjantów. I co? Tacy cwani jesteście? Ja bym chciał ich blachy poznać. Chciałbym wiedzieć, komu powinni uprawnienia zabrać. Czekajcie, HPNTS T549. O kurczę, pieczone, czekajcie, bo mi tu... Ja do tyłu jechałem zamiast do przodu. Gonimy ich, gonimy ich. Kurczę, trzeba dzwonić na komendę, od razu podawać, gdzie jesteśmy. W drodze na Sławno w tym momencie, na główne skrzyżowanie do Sławna. Ale będziemy jechać prawdopodobnie w kierunku na Malechowo. Także ja bym chciał, żeby tutaj został wezwany prawdziwy radiowóz, przepraszam bardzo. O, może to będzie kierunek jednak na Sławno, przepraszam bardzo. Nawet kierunek tutaj to jest na Darłowo, bo my będziemy w Sławnie, albo już jesteśmy w Sławnie. Kierunek na DW205, Darłowo. Także no cóż. Skrzyżowanie z E6 na E28 na Szczecin. I skrzyżowanie na Bobolice, Darłowo, 205, DW. Halo, halo, proszę, tutaj ich zakuć. Dzień dobry. Czy panowie są jacyś pijani, czy o co chodzi? Z panami policjantami tutaj w środku, w tym BMW. HPN T549, wszystko mamy, jasne, zapisane. Kurczę, trzeba ich śledzić, oni pojechali jednak na wprost. Dobra, nie pojechali do Sławna, czyli jednak na Malechowo, dobrze mówiłem wcześniej. A teraz co, patrzcie, teraz znowu przekroczyli prędkość. Chyba, chociaż nie, dobra, mogli mieć koło 6 dych. Lecimy za nimi. Ale tu już się w ogóle nie krygują, przecież tu dalej jest ograniczenie, gościu. Jeden z drugim i z trzecim, mieliście tam ograniczenie. Na czerwono mi radar detektor pokazuje ograniczenie, typie. Dobra. Próbujmy ich wyprzedzić tak, żeby mi mandat jeszcze wrzucili. Ja bym chciał zobaczyć, w jaki sposób oni ten mandacik dają. Okej, w taki sposób. No dobra, no zawiniłem, niestety. Ej, dobra, fajne to jest, ciekawie to wygląda. Czyli włączają nawet, dali mi 9 punktów karnych, 800 w mandacie. I włączają jeszcze syreny, całkiem spoko, mega fajnie to zrobili. Podoba mi się to fest. Dobra, to możecie śmiało, widzowie, w komentarzu napisać, jaki największy mandat dała wam ta policja, nie? W tym momencie, faktycznie. Dobra, i co, oni tutaj przekroczą prędkość, mówię wam. Patrzcie, jak pędzą. Patrzcie, jak pędzą! Aha, ten mandat to dzisiaj mi nie zniknie, nie? Od tej policji, jak rozumiem. Jest taka szansa, że ta policja, mandat od tej policji mi nie zniknie. Ciekawi mnie właśnie, czy jest szansa na pojawienie się dwóch policji, nie? Czyli, że jeszcze druga gdzieś tu będzie w okolicy. Dobra, a goniliby mnie, jeżeli teraz bym przekroczył prędkość? Czy nie, teraz to w ogóle zniknęli sobie.
Dali mi drugi mandat, 9 punktów i 1600. Okej, czy 9 punktów to jest max, które oni mogą dać? I tak, ja nie mam prawa jazdy w tym momencie, to mogę, wiecie, potracić jeszcze. Ale przynajmniej potestowaliśmy to, tylko problem jest taki, że mandat nie znika, więc to jest taki malutki mankament, malutki fuck up się tutaj zdarzył, ale proszę państwa, potestowaliśmy sobie troszeczkę to RB, nie jest złe, ale liczyłem na coś więcej pod tym Audi, miałem wrażenie, że jest troszeczkę mocniejsze, to BMW po prostu jest gigamocne z eventu świątecznego. Także dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć. I w ogóle kolejna policja jedzie, ja pierdziele, policyjny świat.